Andrzej Hołownia i pani Anna Piaseczna, tancerka. Proszę się siadać wygodnie. Dzień dobry państwu. Prosimy, spocznijcie, napracowaliście się, ale chwilę pogadać też z wami chcemy. Strasznie dużo pracy nie było, panie. Wyszłem z domu, ponieważ mój ojciec świetnie grał na pianinie. Wtedy miałem 61 lat i bałem się, czy nie popełniam jakiegoś błędu, bo to w tym wieku w ogóle się pokazywać na parkiecie tanecznym. To coś dostwiera, a pan to... tu zdaje się nową pasję jeszcze przy okazji. Wspaniale, panie Andrzeju, ale wybaczy pan pytanie, tak. Jeśli... Absolutnie wybaczam i odpowiadam na pytanie. Byłem rzeczywiście najstarszym, aczkolwiek było tam, gdzie ja trenowałem uczestników tych kursów, no to byli 20-latkowie, 30-latkowie. Niech pan proszę opowie, jak... Niektórzy w ogóle uważają, że to jest takie nie bardzo męskie zajęcie. I robią błąd. Ogromny błąd robią, dlatego że taniec, ja na przykład uprawiałem, jak powiedziałem chwilę wcześniej, sporty, ale od momentu, kiedy zacząłem uprawiać taniec, na przykład takim człowiekiem... Jak Ania. Jak Ania. Prosimy. Z muzyką, którą lubię. No, tak jak pan Andrzej. Tak, jak najbardziej. Ostatnio... coraz bardziej popularne to jest, że właśnie seniorzy przychodzą również tańczyć. Akurat ja specjalizuję się w systemie proamowym tak zwanym, gdzie właśnie tancerz zawodowy tańczy z amatorem. My ich uczymy i też partnerujemy, więc możemy tańczyć razem turnieje, pokazy, tak jak tutaj właśnie zatańczyliśmy. Ale ekstra. I głównie są to lekcje indywidualne, gdzie pracujemy po prostu w dwie osoby tylko i wyłącznie i razem tańczymy, ale są też kursy grupowe, różne zajęcia z latino, wszelakie, jakie tylko można sobie wyobrazić. To, proszę jeszcze na koniec nam... Wszystko się zgadza. Szacunek!